Witajcie. Bardzo się cieszę, że spodobał Wam się projekt Domowy Teatr. Zainspirowaliśmy kilku z Was. Dziękujemy serdecznie za filmiki, za Wasze spektakle. Mam nadzieję, że dalej będziecie tworzyć, no i jakoś przyjemnie spędzimy ten czas izolacji. My się chorobie wirusowi nie dajemy i przewrotnie dzisiaj chory kotek. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł kot doktor. Jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego. I dziwy mu prawi. Zanadto się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo. Gorączka. Źle bardzo, koteczku. Oj, długo ty, długo poleżysz w łóżeczku. I nic jeść nie będziesz. Kleiczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? Zapyta koteczek. Lub z ptaszka małego choć parę udeczek? Broń Boże, pijawki i dieta ścisła. O tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbasy i kiszki nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo. Kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak i z wami, dziateczki, stać się może. Od łakomstwa strzec was Boże.